W tym zadaniu musimy ustalić, dla jakiego parametru m proste opisane takimi równaniami są prostopadłe. Dwie proste są prostopadłe, jeżeli ich współczynniki kierunkowe spełniają taką zależność, że ich iloczyn jest równy minus 1. Współczynniki kierunkowe prostych to są te liczby stojące przed x-ami, czyli współczynnik kierunkowy pierwszej prostej jest równy 2 dzielone na m minus 1, a współczynnik kierunkowy drugiej prostej jest równy m. Czyli zapiszmy nasz warunek na prostopadłość tych prostych, że iloczyn tych współczynników kierunkowych jest równy minus 1. No i teraz mamy do rozwiązania takie proste równanie z m. Pomnóżmy je na początku przez ten mianownik stronami, żeby pozbyć się ułamka. Teoretycznie moglibyśmy tu założyć, że ten mianownik musi być różny od 0, żeby nie występowało dzielenie przez 0. Czyli zakładamy, że m minus 1 musi być różne od 0, m musi być różne w związku z tym od 1. Mamy takie założenie. One są tutaj takie opcjonalne, to już takie naprawdę porządne rozwiązywanie. W zasadzie nie musieliśmy tego robić, no ale tak dla porządku zrobiłem już, żeby było. Skupiamy się dalej na rozwiązaniu tego równania, czyli mnożymy obustronnie to równanie przez to wyrażenie m minus 1 i po lewej stronie zostaje nam po prostu licznik, czyli 2 pomnożony przez m, czyli 2m, a po prawej stronie minus 1 razy to wyrażenie, czyli minus 1 razy m to jest minus m, a minus 1 razy minus 1 to jest plus 1. Przenosimy minus m na lewą stronę, czyli będzie 2m plus m to jest 3m, to się równa 1. No i dzielimy obustronnie to równanie przez 3 i otrzymujemy, że m musi być równe 1 trzecia. Dla takiego parametru m te dwie proste są prostopadłe. Czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź C.